Wszystkim, tu Eni, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać dwie karteczki, dwie zupełnie różne kartki, które zrobiłam z dwóch też różnych kolekcji od Margaret Paper Design. Jak widzicie tutaj już, jak znacie kolekcję, to pierwsza to jest Love Me Tender. Wiecie, różowo-szaro kolekcja, bardzo taka, myślę, kobieca. A druga to jest Breeze of Dreams, więc typowo znowuż taka bardziej męska, choć niekoniecznie, ale no już zupełnie inne klimaty. I będą to dwie kartki urodzinowe. Jedną zrobiłam na prośbę mojej teściowej, bo tutaj potrzebuję dla kogoś tutaj i mnie prosiła bardzo, ponieważ ostatnio spodobała jej się, jak zrobiłam też dla kogoś na 100 lat kartkę. No i na wzór tamtej kartki miałam zrobić podobną, tylko już na 65 lat. No i dla kobiety tutaj, dla kogoś z jej znajomych, która właściwie ma urodziny i zaraz po nich imieniny, więc taka, wiecie, tylko miała być właśnie taka wersja bardziej kobieca, gdzie jest dużo różu najlepiej. I z jakimiś takimi bardziej kobiecymi kwiatami. No a druga kartka jest to kartka, którą zrobiłam na urodziny mojego taty. Jest do koperty, bo ją właśnie będę wysyłać, także no dwa zupełnie różne projekty. Jeżeli macie ochotę je zobaczyć, to ja Was serdecznie zapraszam. No ja myślę, że właśnie zaczniemy sobie od tej kartki dla teściowej. Jak już mówiłam, robiona jest w kolekcji Love Me Tender od Margaret Paper Design. Starałam się, żeby było tam tego różu no dość sporo, bo też podobno to jeden z ulubionych kolorów tutaj osoby, do której ona pójdzie. No i tutaj sobie używałam cyferek od mojego męża, 65 właśnie. I ja sobie te cyferki i tekturkę, którą Wam zaraz pokażę, wyembosowałam srebrnym pudrem z Rangera. Właściwie teraz go pierwszy raz otwierałam i używałam. Bardzo fajny, bo wcześniej miałam srebrny puder z Action, ale już miałam na wykończeniu, więc na tą całość by mi już nie starczyło, bo tutaj też używałam takiej dość sporej tekturki kwadratowej. To jest taki numer. I te tekturki możecie kupić właśnie w Minecraft Time, w sklepie tam, gdzie można kupić te papiery. Od razu mówię, bo już dużo osób mnie pyta, gdzie można kupić papiery od Margaret. Także ja w ogóle Wam, jak nie zapomnę, mam nadzieję, dam linka w opisie, żebyście już wiedzieli na przyszłość, bo ja właśnie często pokazuję pracę z tych papierów, bo są cudowne, a zauważyłam, że naprawdę sporo osób pisze mi prywatnie, gdzie można je kupić. Już, wiecie, dostałam tyle wiadomości, że stwierdziłam, że Wam napiszę. Już jak to są akurat prace z papierów od Margaret. No i tutaj używałam sobie wstążki. Wstążki z Action też, żeby, wiecie, zrobić do pudełka. No, wiecie, żeby pociągnąć kartkę, tak łatwiej ją wyjąć. Akurat ta mi pasuje jakoś tak do tych papierów, więc sobie wzięłam tą w kropeczki, kawałek. No i użyłam sobie też napisu z Craft O'Clock. To są te takie urodzinowo-imieninowe. Więc tutaj użyłam sobie napisu Moc Życzeń, tak mi jakoś pasował najbardziej. Jest tam też sporo srebrnego papieru, wycinałam z niego listki, też jest, wiecie, taka warstwa cała srebrna na dwóch panelach. No i dodałam sobie jeszcze takich cudownych zawijasków, to są akurat, wiecie, z Kika, tak, to jest chyba Kik. Bo ja je też dostałam od kogoś, takie właśnie różowe, fajne, żeby tam się coś więcej działo i też mi pasują bardzo do tekturki. Ona też ma takie różne zawijaski, zaraz zobaczycie. No i tutaj też używałam sobie tych takich półperełek srebrnych od Aliny z AliExpress. Ostatnio sięgałam do tej kartki na 100 lat po złote, więc teraz dla odmiany do różu mi jakoś tak srebro bardziej pasuje. No i te listki to są te z Craft Passion, te najmniejsze, które używałam sobie. No i też używałam ramki, słuchajcie, takiej kwadratowej, którą też ostatnio używałam. Ona jest również z Craft Passion, była w komplecie styl. Już sobie tu od razu wsadzę, żeby mi się nie zgubiło.
No i tam jeszcze będą kwiatuszki, które ja robiłam, ale już o nich więcej nie mówię, bo kiedyś je po prostu pokazywałam. To są kwiaty zrobione z Heartfelt Creation, Wild Rose. No i środki na nich to są środki z AliExpress. No i one są barwione tuszem z Dovercraft. Też Wam go nieraz pokazywałam, taki bardzo fajny. No i jeszcze tam są też listki właściwie z Heartfelt, tylko z Classic Rose bodajże. Jeszcze tam z jednego zestawu tego z liśćmi. Więc akurat sobie wykorzystałam to, co kiedyś zrobiłam. Bardzo fajnie mi się do tej kartki przydało. Tym bardziej, że no, trochę później mi teściowa dała znać, że chciałaby taką kartkę, bo sobie przypomniała, że w sumie potrzebuje. Więc fajnie mi się tutaj nadały. No i kartka jest w pudełku. No bo jak to tak wiecie, żeby wręczyć dla osoby takiej starszej, no to żeby było elegancko, to mnie prosiła o pudełko. Ostatnio jednak też chciała pudełko do tamtej kartki. I mamy tutaj tą wstążkę, którą można pociągnąć, jest kółeczko, które zabezpiecza tą wstążkę i też okleiłam dół, żeby tak było, wiecie, ładniej. Tym bardziej, że akurat teściowa lubi mieć takie wszystko oklejone, potem i tak muszę doklejać, więc zrobiłam to od razu. Więc pudełko już odkładam, żeby Wam nie świecić. No a karteczka prezentuje się tak, więc myślę, że jej się spodoba, bo jest w sumie podobna, tylko bardziej taka kobieca do tamtej, co ostatnio robiłam. No i tu są te kwiatuszki. Trochę żal było mi je używać, bo no bardzo mi się podobały, teraz będę musiała sobie zrobić znowu nowe, ale no są eleganckie, to też jest troszkę taka równiejsza, wiecie, no 65, więc tak chciałam, żeby one były troszeczkę takie z takimi środkami bardziej na bogato, nie z jakimiś pręcikami. No i też przez to chciałam ten srebrny papier użyć mimo wszystko. No i te zawijaski tutaj właśnie są i tak jak mówię, pasują fajnie do tej tekturki, bo ona też ma mnóstwo takich ozdobników. No i żeby tutaj nie było tak pusto, to podoklejałam te półperełki, tak jak zrobiłam zresztą ostatnio. I mamy tutaj jeszcze motylki dwa z elementów do wycinania. I jak widzicie, tutaj mam też takie jasne różne listki. Też one były z Heartfelt. One tutaj są mniej widoczne już. Właśnie na jednym z nich siedzi też motylek, ale coś tam jest, żeby było więcej tego jasnego. No i pierwsze tło to jest takie bardziej w biel wchodzące. No i ten sam papier, co jest tu, jest na tym kwadraciku wycięty wykrojnikiem. No a tutaj mamy ten róż, żeby właśnie pasował do tych kwiatuszków. No i ten moc życzeń to też jest podbity srebrnym papierem, tak samo. Nie jest tak fajnie wyżej, no bo on jest z tych grubych takich. Tył jest też oklejony tym takim białym papierem, gdzie są same kwiaty i nutki. Jest tak delikatnie. No i środek też od razu okleiłam. Kiedyś już mi jakiś arkusz został, połowa, więc idealnie. Bo tak jak mówiłam, teściowa lubi, jak ja tak całkiem wszystko wyklejam. Więc dam jej już tutaj kartkę, żeby sobie wpisała życzenia. No i pięknie jest ten papier. Będzie tak ładnie wyglądać po otwarciu. I od razu są motylki właśnie tu, które są i tu. Dlatego też myślę, że to wszystko pasuje do siebie. Strasznie Wam tym świecę widzę. No ale wiecie, uroki papieru lustrzanego. Widzicie, on jest na dwóch warstwach. I na tym pierwszym, i na tym drugim. Więc jest sporo błysku. I te kryształki też w środku kwiatów się błyszczą. Więc myślę, że jest elegancko na bogato. Mimo wszystko, mimo że ona jest taka prostsza, to właśnie ten papier dodaje takiego bogactwa i w ogóle to srebro. Że już Wam chowam, żeby Wam tym nie świecić i pokazuję Wam tą drugą kartkę. Bo też jest późno, więc muszę iść spać, bo jutro, wiecie, trzeba wstać z samego rana. Więc tak nagrywam, bo już jutro ją chciała od razu. Więc no chciałam sobie jeszcze ją nagrać, a rano jeszcze muszę zdążyć ją, wiecie, obfocić, jak ja to mówię, czyli zrobić jej zdjęcia. Mam nadzieję, że w miarę pogoda będzie. No i co, przechodzimy teraz do tej drugiej karteczki. O drugiej kartce będę Wam dopiero mniej opowiadać, bo jest w ogóle mniej rzeczy użytych, bo jak widzicie, mamy tutaj tylko wykrojnik koła, w sumie były dwa, ale no to są zwykłe dwa proste kółeczka, więc już drugiego nie wyciągałam. Jedno mniejsze, drugie jakieś tam z innego wykrojnika większe. Używałam sobie tych napisów, bo mi do tych brązów najbardziej pasowały. To są napisy numer 4.
chyba napis Dużo Zdrowia tam był, jak dobrze pamiętam. No i używałam sobie, tak jak właśnie wspominałam, kolekcji Breeze of Dreams, taka fajna, męska, bo ja robiłam w ogóle pracę z mapki, która była, bo tam jest też wyzwanie z tą mapką, The Scrappy Sketches. Ja Wam, jak będę pamiętać, dam też linka do niej, bo no ja w sumie usłyszałam o tym wyzwaniu od tutaj Italii, którą serdecznie pozdrawiam, więc stwierdziłam, że bardzo fajna jest mapka i w sumie potrzebuję jakiejś tam, wiecie, inspiracji do tego, żeby tak zrobić kartkę, bo w sumie nie miałam wtedy, jak mi o tym powiedziała, żadnego pomysłu. Mapka mi się spodobała, wpadłam też na fajny pomysł z nią i stwierdziłam, że może tam zgłoszę, zobaczę jeszcze w sumie, czy zgłoszę, czy nie, bo robiłam ją bardzo na szybko. Słuchajcie, ta kartka powstała w jakieś 40 minut, aż jestem sama w szoku, bo zwykle takie kartki robię bardzo długo. Nawet potrafię myśleć kilka godzin nad prostą kartką, ale że już nie miałam czasu, było późno, a też jutro właśnie mogę ją wysłać, bo mąż będzie przyjeżdżał koło poczty, potem już nie ma po drodze, no to wiecie, musiałam się sprężyć. No i tylko żałuję, że nie mam kraftowej koperty, bo ona jest na bazie właśnie kraftowej, ale jak zawsze zapominam sobie kupić, ale wiecie, to jest dla taty, więc najważniejszy jest środek, a nie tam koperta. No i ona jest taka dość, myślę, ciekawa. Tamta mapka to właśnie było takie kółko, ten był właśnie taki panel, były takie banerki z dwóch stron i w sumie jakieś takie, tu jeden jakiś tam kwiatuszek, tu trzy, czy coś takiego i właśnie napis, więc wiecie, to nie musi być kwiatek na przykład. To, że mapka tam ma jakiś element, to wiecie, to ma być tylko mniej więcej ułożenie tych wszystkich różnych elementów. No i mi wyszło coś takiego, w sumie bardzo, bardzo mi się podoba. Takie, wiecie, jak na 40 minut, no takie właśnie typowo męskie, tak? I uniwersalne, właściwie dla każdego pana by pasowała. No i tutaj użyłam sobie właśnie tego cudownego tła z tym murkiem. No on jest tutaj cudowny, właściwie miałam jakąś resztkę, więc akurat się fajnie wpasowała. No ten murek jest czadowy. No i tutaj w elementach do wycięcia były takie łańcuchy i właśnie takie jakieś tutaj też dodałam, bo mi czegoś tutaj brakowało. Jakoś tak pusto tu było. Tutaj też mi czegoś brakowało, więc po prostu tutaj też sobie użyłam jakieś takie drzwi. No i mam jakieś takie koła, wiecie, jakoś tak mi się skojarzyło z męskimi pracami. Mamy też zegar. Więc to też tak, zegary często dla mężczyzny pasują. To jest w ogóle kawałek wycięty w papierze, tak naprawdę. Zastanawiałam się dodać na środek, no i tak stwierdziłam, że będzie pasować jakiś taki zegar po prostu. No i tutaj też mi się skojarzył ten znaczek z takim bardziej męskim światem, więc no taki sobie tutaj dałam. No i napis Dużo Zdrowia, po prostu te banerki. No bardzo taka fajna mapka właśnie też pasująca właściwie do każdego. Więc no, może się też właśnie zainspirujecie. No, mnie się w sumie nawet podoba. Tył już nie oklejałam, bo tak jakoś stwierdziłam, że nie oklejam. Tym razem jest to kartka, którą się kładzie tak, bo tamta poprzednia właśnie zapomniałam pokazać, że jest tak kładzona. No tutaj poszłam tak, wiecie, w klasykę. W środku już sobie wkleiłam też miejsce na życzenia. Tutaj nie oklejałam, bo ja mam, wiecie, ten taki papier, który z dwóch stron jest ładny, więc nie mam potrzeby jakoś tam zużywania tych papierów, bo są cudowne, więc trochę mi żal. No to taka, wiecie, ma być skromna kartka do koperty, ale myślę, że i tak bardzo fajnie wyszło. Takie coś innego w sumie. Jeszcze w takich klimatach chyba nie tworzyłam za bardzo kartki. Wiecie, bez tej rdzy, zwykle to męskie prace, to zaraz biorę rdzę albo jakieś takie komputerowe rzeczy, a tutaj takie trochę coś innego. Ale w sumie mi się spodobało tak z elementami, głównie widzicie, do wycięcia można stworzyć coś, myślę, fajnego, bo tutaj, tak jak mówię, no jest tylko napis, który możemy sobie wydrukować, tak jak Wam pokazywałam. No jest jakiś wykrojnik koła, ale nawet można sobie samemu koło wyciąć, bez wykrojników, jak ktoś nie ma. No i same, widzicie, elementy, więc naprawdę. No i oczywiście, wiecie, różne dystanse są. No, już sobie chowam. Albo za chwilę zresztą Wam jeszcze tutaj postawię te dwie karteczki. Także dajcie znać, jak Wam się podobają. Możecie też dać znać, która Wam się bardziej podoba. Chociaż, tak jak mówię, one są zupełnie dwie różne. No, jest właśnie i męska, i kobieca, więc no. Tak na szybko. W sumie pierwszą zaczęłam wczoraj, dzisiaj skończyłam.
No i jeszcze tą drugą dorobiłam na szybko, więc zadowolona jestem, że tak szybko poszło. No, uwielbiam papier margaret, jakoś tak fajnie się z nimi tworzy. No i na dziś to tyle w tym filmiku. Zapraszam Was już do kolejnych i dziękuję za odwiedziny. Pa, pa!